zaokrągli liczbę 423 275 do 1000. Przepiszmy tę liczbę jeszcze raz. 423 275. Miejsce tysięcy jest tutaj, czyli cyfra 3 to cyfra tysięcy. Jeśli mamy zaokrąglić do tysięcy, to dwie liczby, które leżą obok, to 424 tysiące, jeżeli zaokrąglamy w górę, natomiast jeżeli zaokrąglamy w dół, to jest 423 tysiące. Teraz musimy zdecydować, czy zaokrąglamy w górę, czy zaokrąglamy w dół. Z poprzedniego filmu zapewne pamiętasz, że należy spojrzeć na cyfrę, która stoi po prawej stronie i na jej podstawie zdecydować, czy zaokrąglamy w górę, czy w dół. Jeśli będzie to cyfra, która jest większa bądź równa 5, zaokrąglamy wtedy w górę. Jeśli natomiast mamy cyfrę, która jest mniejsza od 5, zaokrąglamy w dół. Zatem mamy już odpowiedź. 2 to zdecydowanie mniej niż 5, zatem dobre zaokrąglenie to jest 423 tysiące, zatem zaokrągliliśmy w dół. Mamy już odpowiedź. Natomiast jeżeli chciałbyś zaznaczyć sobie te liczby na osi liczbowej, to mógłbyś zrobić tak. Narysujemy oś liczbową i zaznaczmy. 422 tysiące. 423 tysiące. 424 tysiące i tak dalej, możemy jeszcze zaznaczyć 425 tysięcy. Liczba z tego zadania będzie leżała gdzieś na tym odcinku, między 423 tysiące a 424 tysiące. Będzie leżała, tu jest połowa tego odcinka, z lewej strony połowy, zatem gdzieś tutaj, 423 tysiące, 275. W takim razie łatwo widać, że bliżej jest do tej liczby. Zatem 423 tysiące jest lepszym zaokrągleniem naszej liczby niż 424 tysiące. Pamiętaj, jeśli zaokrąglasz do tysięcy, to wybierasz, która liczba leży bliżej tej liczby, którą zaokrąglasz. W tym wypadku 423 tysiące.